Przechodzimy do kolejnych projektu uchwały w sprawie mowy punkt 1a projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji terenu oddania głosu. Szanowni Państwo, mam przed sobą wniosek, który dzisiaj rozpatrzyliśmy na komisji strategicznej budowa na obszarze tego parku, jeżeli Państwo się orientujecie, na jakim terenie i obszarze mówię, czyli park zielony, nazwano we wniosku, że jest to zieleń wysoka. Jeżeli Państwo by się tam popatrzyli, to są drzewa, które charakteryzują się grubością i zatrudnowością i dużą liczbą tych drzew na tym obszarze. Graniczy to z osiedlem Fiodor Panila, z ulicą Zgornicką. Dojazd miał być przy ulicy Wolskiej, tak ładnie nazywają, na 50 miejsc podziemnych, plac manewrowych, droga pożarowa, odjazd, czyli zdecydowaliśmy się na likwidację tej drogowej zakątka zieleni, która jest w tym okręgu. Mówię ten ekoterroryzm, też kolega mi tutaj przed chwilą mówił, a wiem, że lubi rośliny i zwierzęta i myślę, że nie głosował przeciw. Proponuję, szanowni państwo, żebyśmy dali pozycję. Mimo tego, że jest to cel publiczny, ale nie jest to w tym miejscu, nie ma wystawy z rolnicy, z danej długi, jak tam pan opiniuje się negatywnie, to znaczy, że za, to znaczy za negatywną opinię. Ja pierwsza byłem przeciwna. Dobrze, przechodzimy do punktu 6.1b. Projekt uchwały w sprawie ustawienia prawa użytkowania terenu na okres 15 lat na rzecz kółka rolniczego w Krakowie, to jest przy ulicy Łowiecka w Krakowie. Oddaję głos na temat. Państwa, rolnicze w Chodniaku 120 lat zostały założone przez księdza Michalika ze Zielonych i wbrew temu, co się mówi, że to nie będzie z miasta, faktycznie prowadzą jakby potrójną działalność, którą rolnicze prowadzi, czyli podstawową, mianowicie posiada park maszynowy, który po kosztach wydzierżawia pożycia rolnikom. Dwa, wspomaga klub sportowy Chodniaka, który ma na ich terenie szatnie swoje pomieszczenia, i czy z pieniędzy, które uzyskuje z częściowo wydzierżawionego terenu, wspomaga szkołę podstawową w Toniach, czy też kościół. Ostatnio dołożyli do organu księdza proboszczowi 10 tysięcy złotych. Także tu bym prosił o poparcie tego wniosku, bo to jest jakby jedna z ostatnich węgla tego typu działalność prowadzi. I to jest obszar? Dotyczy użytkowania na okres 15 lat. To jest część działki, posłużę się tekstem, numerami. To jest w udziale 0,5 części nieruchomości oznaczonej działki 320 o powierzchni 11 a lub 33.
oraz przy ulicy Skotnica w Krakowie ograniczonego do wykonywania na część zajmowanej przez kółko terenu. To jest fragment obecnie dzierżawionego terenu przez, przez topór. Czy mamy tutaj widzieć, że nie jest dzierżawą wieczystą? Nie, to jest prawo użytkowania części działki na określony czas. W tym przypadku proszę o 15 lat. Jeżeli miasto ma teraz powoływać całe świata, to trzeba, żeby nie miał szansę zostać sołtysem. Proszę Państwa, nie są jakieś pytania? No, ja nie umiem pracować bez tekstu i bez mapy. Proszę mnie z tym zapoznać. Poza tym chciałam zapytać, jaki zapis w tym miejscu istnieje na proponowanym studium, które jest w procedurze? Na następny. Jest. Tutaj, no. Jak możemy dać, pewnie nie będzie studium. 15. Nie, bo tam na pewno jest temat drogi. Pytanie, czy będzie to jakkolwiek przeszkadzało rozwoju drogi. Ja też powiem szczerze, tak. Na pewno zdaje się na głos komisji przyjmuje żadnego samego celu i tak dalej, ale warto było, żebyśmy sprawdzali ewentualnie temat no, układu drogowego pod kątem poszerzenia drogi, bo w tym rejonie pewnie z rokiem nastąpi. Ja nie znam tego terenu, nie wiem, poproszę Stefana, żeby nam powiedział, po prostu jak, jakie odległości od drogi to jest, jak to wygląda. Bo... Jeszcze drodze, proszę Państwa, jak znacie, jak Państwo jedziecie do Toń, jak jest praktycznie centrum Toń, to jest taki zakręt prawie 90 stopni i tam jest... Siedzie Pana Bronelis później, tak? To, taki jakby warsztat samochodowy, który jest tu drogi. Tam jest, jeżeli chodzi o oddzielenie, tam jest chodnik, czyli oddzielenie. Państwa, na pewno musicie mieć jedną rzecz na uwadze. W momencie, gdy... Jedną rzecz, proszę Państwa, musicie mieć na uwadze. Opiniując taką kwestię, Rada Dzielnicy daje opinię lokalnej społeczności na temat tego, czy należy taką inicjatywę poprzeć, czy nie. Natomiast oprócz tego stosowny Wydział Urzędu Miasta na celu przeprowadzić konsultacje z innymi wydziałami. W tej drodze jest zapytanie nie tylko do dzielnicy o jej opinię, ale między innymi do innych wydziałów. Jeśli to dotyczy muzeum przykładowo, to są to uzgodnienia drogowe, jest to plan, jest to architektura. Zabytków. Tak, zabytki i tak dalej. To w zależności od tego, czy to jest teren zabytkowy, czy budynek zabytkowy. Tak samo właśnie, jeśli chodzi o opiniowanie tego typu. Oczywiście dla pełnego oglądu i takiego spokoju czystego sumienia komisja zapewne powinna zajmować do pewnych tematów, ale trzeba pamiętać o tym, że nie naszą rolą jest sprawdzenie, czy ten teren jest przeznaczony pod A, B czy C zadanie, tylko naszą rolą jest zdanie opinii, czy dana inwestycja, czy dane działanie jest dla społeczności lokalnej uzasadnione czy nieuzasadnione zdaniem radnych, którzy reprezentują tą społeczność. Nie poczekamy na panią Hanikę i spróbujemy odnaleźć to pismo pani Hanika. Szuka tak, żeby... Mogę? Proszę. Odwrócę. Jeśli jest zapytanie co do areału ściśle określonego numerem działki w obrębie, to nie jest to tylko o zamiar prowadzenia działalności, bo chyba nikt na tej sali nie uważa, że kółko rolnicze na takim osiedlu jak Tonie nie jest społecznie potrzebne. Natomiast jeśli jest zapytanie o konkretną działkę i ma ona numer ewidencyjny, geodezyjny i obręb, to naszą rolą jest powiedzieć, czy nie będzie to kolidowało z jakimikolwiek naszymi planami w tym zakresie.
a w tej chwili procedura studium, która się rozpoczęła, jest o dyskusji i zgłaszanie wniosków, jest naszą sprawą, co nam się umieści w zakresie naszych terenów. To jest zgoda, to pod tym kątem no, oczywiście również radni powinni patrzeć. Drugi raz już się zgłaszam. Jeszcze zgłaszam. Pan Andrzej, oddam głos. Czy organizacja obecnie dzierżawnej działki jest oddalona od ulicy Łopienka znacząco, nie jest przy samej głównej ulicy. Jest przy tej ulicy Bocznej, o której mówiłem o tej kotrucach. To jest od noga z ulicy Łopienka. Pan, do kościoła z inna. Mamy tu zwykłe użytkowanie. Jeżeli powiedzmy podejmowaliśmy już 30-40% decyzji, jakie tu zapadają tak naprawdę, to nie mieliśmy nawet minimum wiedzy, a podejmowaliśmy decyzję. I nie było żadnych problemów. A tu mam pytanie, mamy jakąś hipokryzję i wielki problem. Użytkowanie polega na tym, że powiedzmy mówię, właściciel automatycznie w klauzuli umowy zabiera, powiedzmy mówię, warunki, na których tak naprawdę chce dać do użytkowania podmiotowi. Jeżeli mamy tutaj akurat po tym krótko osoby, który się wyraził i miał intencję bardzo dobrą i to, mówię, referujący przedstawił, że powiedzmy mówię, działa na rzecz społeczności lokalnej, to nie powinniśmy się zastanawiać, tylko wydać tą opinię. Jeżeli powiedzmy mówię, zaistnieje jakaś przyczyna, która będzie skutkowała w celu publicznym, to automatycznie właściciel na podstawie klauzuli w umowie może rozwiązać umowę użytkowania. I to przed okresem zawartym. I nie ma żadnego problemu. Dziękuję. Tak jest. Tak jest. Mowa jest tak, którą można powiedzieć w każdej chwili. Oni na tym terenie są. Oni na tym terenie są do czasu po wojnie. Stefiu, ja już powiedziałam wszystko. Przejdźcie do tego. Proszę Państwa, pismo, które Spółka Skarbu przesłał z Edami Kowalskiej. Ja osobiście szczegółowej umowy nie mamy w tym piśmie. Nie, uważam, że powinniśmy poprzeć to staranie ze względu na to, że mówię, Rada Dziennicy Łopienka nie przebuduje od stanowa na głowie i na głowie. Bo to jest zupełnie inny poziom finansowania. Żadnych innych zamysłów nie wydaje się, że Rady z tego terenu popiera tę inicjatywę. De facto jest społecznie pozytywne. Wyraźnie jest napisane i wystarczyło to powiedzieć, że jest pozytywna opinia Biura Planowania Przestrzennego. Obawy odnośnie opinii innych wydziałów. Co dla niej przeczytać? Dobrze, to dla niej zapewne mogą przeczytać referujący, ale tak naprawdę też nie musiał, bo trzeba pamiętać jednej rzeczy. Kiedy ja odbyłem rozmowę z panią od wydziału skargu, ona zapytała, dlaczego negatywnie opiniujemy jakąś inwestycję, motywując to braciem opinii innych wydziałów. I się po niej zwracamy się, to są jej słowa, my zwracamy się po to do innych wydziałów, żeby wyraziły opinię, a nie po to, żeby odpowiadały opinii na podstawie braku opinii od innych wydziałów. No i rzeczywiście tak trochę nie za bardzo chciałem się rozumieć dzisiaj, bo oczywiście uzasadniłem to, że były inne potrzeby od tej negatywnej opinii, ale wydaje mi się, że opinie innych wydziałów są dlatego, że wystarczy do tej opinii. Dla nas przede wszystkim jest ważne, co są jeszcze jakieś czytania niegrożne. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję. 20 za to.